Wchodzi taki obowiązek prawny. Do tej pory obowiązek posiadania profilu na platformie usług elektronicznych mieli tylko płatnicy składek, którzy rozliczali składki za więcej niż 5 osób. Teraz od nowego roku wszyscy muszą mieć taki profil. Dlatego ci płatnicy składek, którzy jeszcze nie założyli konta na PUE, muszą to zrobić do 30 grudnia 2022 roku. Jeśli nie dopełnią tego obowiązku, profil założy za nich Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oni zaś będą zobowiązani, aby przekazać do nas swój adres mailowy. Taki profil można założyć w bardzo prosty sposób. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową zus.pl. Tam jest taka zakładka Zarejestruj w ZUS. Są trzy opcje. Wybieramy opcję dla przedsiębiorcy. Przedsiębiorca wypełnia formularz zgłoszeniowy. Musi tam podać swoje dane osobowe i NIP i musi wybrać metodę rejestracji. Albo zatwierdzi swoje dane tradycyjnie przychodząc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, albo wybierze drogę elektroniczną, albo przez profil zaufany, albo przez bankowość elektroniczną, albo przez podpis certyfikowany. Także tutaj są trzy możliwości. My oczywiście służymy pomocą w zakładaniu profili. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek pytania, zapraszamy tutaj do nas. Na pewno nasz pracownik pomoże. Zachęcamy również do tego, aby ten profil założyć już jak najszybciej i zapoznać się powoli z jego funkcjonalnością. Jest to bardzo przydatne narzędzie, szczególnie dla przedsiębiorcy. Może za pomocą PUE sprawdzać dane zapisane na swoim koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, składać wnioski, otrzymywać zaświadczenia, czy samodzielnie potwierdzać dane dla różnych urzędów, czy też banków. Jesteśmy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Chrzanowie. W Chrzanowie również przedsiębiorcy mogą przyjść i podpytać, jeżeli ktoś ma problem z tym, jak konto założyć? Tak, oczywiście. Oprócz tego zachęcam do tego, aby wchodzić na nasze strony internetowe. Tam jest taka zakładka szkolenia i tam są informacje o dyżurach telefonicznych i szkoleniach online. Teraz będziemy takie dwa szkolenia online organizować. Można wejść na tą naszą stronę, wybrać odpowiednie miasto i zapisać się na to szkolenie. Szkolenie będzie na temat składania dokumentów przez platformę usług elektronicznych, także na pewno się też to przyda przedsiębiorcom. Oczywiście szkolenie bezpłatne. Oczywiście szkolenie bezpłatne.